Siemano. Dzisiejszy materiał podzieliłem na dwie części, które będę chciał opowiedzieć za pomocą jednej historii. Pierwsza część to jest najsilniejszy suplement na świecie, a druga to moja prywatna spowiedź. Mógłbym rozpocząć tą historię jak każdy i powiedzieć, że jest to historia o młodym chłopaku, który miał marzenia, cele, ale na końcu i tak wszyscy dodają, że to jest historia o nich, więc zacznijmy, przejdźmy od razu do sedna. To jest historia o mnie i o poprzednim roku startowym, poprzednim sezonie. Rok 2017 był dla mnie bardzo udany pod względem startów. Rozpoczął się on od debiutów i mistrzostw Polski NAK, które miały miejsce tego samego dnia i zająłem, tak samo jak na debiutach, tak i na mistrzostwach Polski w kulturystyce klasycznej, drugie miejsce. Potem następnego dnia przyszedł Bieganiec Challenge i tam byłem trzeci. I 7 maja odbyły się, 6 maja, przepraszam, odbyły się Grzegorz Wierzbicki Show w Elblągu. Świetne zawody, z bardzo dobrą organizacją, tylko bardzo daleko od nas, od Białegostoku, czyli tam musieliśmy jechać samochodem około 5 godzin. I jako, że zawody miały odbywać się o 12, bo, znaczy do 12 była weryfikacja, to wyjechaliśmy o 7, ja, mój tata i mój kolega Rafał Kukisz, którego pozdrawiam. No i dotarliśmy tam przed 12, zweryfikowaliśmy się i dowiedzieliśmy się, że zawody zaczną się o 16. No i zawody były naprawdę super zorganizowane. Zaczęły się o 16. Udało się tam wygrać Open w kulturystyce klasycznej, z bardzo mocno obsadzony Open z Michałem Krajewskim, z Damianem Półtorakiem. Ale dla mnie największą nagrodą były słowa mojego taty, czyli że był ze mnie dumny. Zaczęliśmy wracać do domu, była północ, czyli byliśmy w domu gdzieś około godziny 4, 4:30. Położyliśmy się spać na chwilkę, ja się przebudziłem i zobaczyłem, że tata wychodzi do pracy, bo miał na rano. Mój tata pracuje w Kuźnicy, pracował w Kuźnicy. I oczywiście popatrzyłem na niego i mówię, że jest chyba niepoważny, że jedzie w takim stanie, że nie spał praktycznie calutki dzień, całutką noc i żeby dzwonił po zastępstwo albo żeby ktoś po niego przyjechał. No a że mam to po nim, że klapki na oczy i do przodu, to pojechał. I godzinę później otrzymałem telefon, że mój tata miał wypadek, miał czołówkę z tirem i właśnie jest transportowany do szpitala. Ledwo przeżył ten wypadek, był w śpiączce. Nigdy nie wróci do pełnej sprawności, to jest pewne. No i płakaliśmy jak małe dzieci, to nie ma co oszukiwać i nie ma co gadać, że faceci nie płaczą i tak dalej, bo płaczą. Tylko tego tak nie pokazują. Jak widzicie, spuszczam teraz głowę, mówiąc o tym, bo jest to bardzo ciężki temat. No ale przejdźmy dalej. Chodzi mi o... Teraz możemy włączyć część z najsilniejszym suplementem na świecie. Najsilniejszy suplement na świecie to nasz umysł. Możemy mieć wszystkie tutaj paczuszki naokoło, które stoją mnie. Możemy mieć najlepszą genetykę na świecie. Możemy mieć najwięcej pieniędzy, a jeżeli nie mamy silnego umysłu, to nie dojdziemy nigdzie. Ja sądzę, że ten silny umysł mam po mojej mamie, która przeżyła tyle, że nie życzę tego najgorszemu wrogowi, dla najgorszego wroga. Moja mama straciła 2 dzieci, miała udar, teraz przeżyła wypadek męża i idzie do przodu. I to samo powinniśmy robić my. Powinniśmy używać tego najsilniejszego suplementu albo sprawić, żeby rozum był właśnie naszym najsilniejszym suplementem. Żebyśmy wstawali codziennie i mówili, że mimo jest ciężko, że jest ciężko, to mamy dla kogo to robić, że jest warto. A najważniejsze, że robimy to dla samego siebie. Miałem wybór po wypadku taty, czy zrezygnować z przygotowań, czy przygotowywać się do Mistrzostw Europy. I zdecydowałem, że będę brnął dalej. I zdecydowałem, że nie mogę zawieść osoby, która jest ze mnie dumna, która była ze mną na wszystkich zawodach, która życzyła mi tak dobrze, która zawsze mnie wspomagała, nawet właśnie jeżeli chodzi o te paczuszki, to zawsze jak jeszcze byłem młody kiedyś, to znaczy byłem młody, teraz to zrozumiałem, jakbym miał 50 lat. Jak zaczynałem swoją przygodę, to tata właśnie nawet nie było problemu, żeby dołożył mi na białko czy na coś takiego. No i zdecydowałem się przygotowywać i
zająłem drugie miejsce. I byłem bardzo zły na siebie z jednej strony, bo myślałem, że kogoś rozczaruję, że to nie to, czego chciałem, a z drugiej strony byłem szczęśliwy, bo wiedziałem, że gdyby tata stał obok, to wiedziałby, że dam sobie wszystko, że zrobiłem, co mogłem, a efekt jest, jaki jest, że został on w rękach sędziów. I to jest najważniejsze, żeby iść do przodu, bo pamiętajcie, jak będziecie czasami leżeć na ziemi, to życie was jeszcze kopnie w nerki. Dlatego ćwiczcie swój umysł, ćwiczcie i używajcie tego suplementu, bo warto. Warto to robić nawet nie dla kogoś, ale przede wszystkim dla siebie. Bo jednego dnia obudzicie się i powiecie: kurde, a co jeżeli mogłem zrobić więcej? Co jeżeli mogłem wstać i zrobić te kardio, czy dokręcić te 5 minut? Co jeżeli mogłem wstawać i nie marudzić? Bo powiem wam szczerze, że od kiedy mój tata wstaje i ledwo chodzi, to ani razu nie marudziłem, że muszę zrobić kardio. Dla mnie te kardio to jest jak stryknięcie palcem. Bo niektórzy z nas, pamiętajcie, nie mają jedzenia, niektórzy nie mają możliwości poruszania się, a i tak jakoś żyją, i tak osiągają wielkie rzeczy. Dlatego pamiętajcie i patrzcie, jak wiele dostaliście i jak wiele dalej macie. To taka moja prywatna spowiedź.